Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Znajdujemy się dzisiaj na Ridżu w oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Już za chwilę odbędzie się losowanie par meczowych turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Matki. Turniej zostanie zorganizowany 13 maja w niedzielę w parku Bushwick Inlet na Williamsburgu nad rzeką East River. Zbliż o 12 będzie otwarty też obiad Biba, który serwowany będzie polskie piwo, kiełbaski z grilla, wszystkie polskie smakołyki. Od godziny 2 do 4 będą się warsztaty dla kobiet, dla mam. A od godziny przez cały dzień będą też oczywiście aranżowane gry i zabawy dla dzieci. To jest festiwal dla dzieci. A od godziny 12 do 4 odbędzie się turniej. Będą rozgrywane mecze dla seniorów, będą rozgrywane mecze dla dzieci. Turniej jest bezpłatny dla wszystkich. Zorganizowany jest przez fanklub Stali Mielec w Nowym Jorku i firmę Gramis Promotions, ale jest możliwy dzięki naszym sponsorom Greenwood Insurance, reprezentowanym przez pana Waltera tutaj, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, reprezentowana przez panią Agnieszkę, i firma Persman Film, reprezentowana przez pana Mariusza. Witamy serdecznie z sponsorem. Dziękujemy. Dziękujemy za to, że robicie to fajne wydarzenie i wspomagacie nam tutaj zorganizować te wszystkie rzeczy. A żeby było demokratycznie, żeby nie było, że mecze są ustawiane albo sędziowie przekupywani, to losujemy dzisiaj pary meczowe. Prosimy panią Łotę, żeby losowanie pierwszej tutaj drużyny do naszego turnieju. Kto to będzie, co to będzie? I wiesz, to tutaj pierwsze losowanie w historii na Ligi Kredytowej. Tak jest. Jest drużyna NYPD Płaski Association. Także NYPD Płaski Association. Przyjmujemy sobie tutaj. No i teraz Unię Kredytową prosimy o losowanie drugiej drużyny, która nie będzie grała w NYPD. Na razie losujemy pierwsze pary. Stan Mielec Fan Club, Nowy Jork. Panie Mariuszu, zapraszamy do głosowania. Zobaczymy, kogo tutaj dobra prawnicza ręka dzisiaj. Kogo los dzisiaj wdarzył w trzeciej gałązce nominacją? Anna Bajker, skarlejowcy zagrają w trzeciej gałązce. Jest bezpiecznie, także Greenpoint Insurance, saving people money. Wybierzmy jakieś bezpieczne czwartą gałązkę tutaj, żeby może Unia Kredytowa zobaczymy, tak? To tutaj potrzebujemy dzisiejszego losowania. Maręcza. Okej. O, Gramix to mój najpierw. Tyle lat pracujemy razem, także... Dobrze, w takim razie... Wymierzmy pierwszy mecz tego turnieju w tym momencie przez Unię Kredytową. Z kim zagrają NYPD Płaskie Association? Nasi panowie z NYPD, strzegący tego miasta. Proszę bardzo, dużo kto tam się ukrył. Słuchajcie, Polish Zestawi Credit Union. Brawo. NYPD Płaski Association i Polish Zestawi Credit Union. Pierwszy mecz turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Matki. Dobrze. Panie Mariuszu, z kim zagrał Fan Club Stali Mielec? Stali Mielec Fan Club. To nie jest drużyna Stali Mielec, bo Wojowska to jest Fan Club Stali, także by nie było. Stali Mielec New York zagra z Greenpoint Insurance. No, na jakiej pozycji będziesz grał? Jeszcze się tak naprawdę nie zastanawiam. Okay. Może na... Ja myślę, że to na Maradona masz taki postury Maradona i ataki z główki, wiesz, i jakiś golas, szczeliny. Zapraszamy w ogóle. To dwa kolory. Zielone nie zapadnie. Dobrze. Kto to będzie? Ktoś na pewno zagra z karlejowcami. Proszę bardzo, judo. Przygodcy zagrają karlejowcami. Czyli pierwszy mecz, który jest oczywisty, dlatego że moja drużyna, Gramix Promo United, w pierwszym meczu zagra
Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za wspieranie rodzin polskich tutaj, inicjatyw związanych z rodzinami. Zapraszamy wszystkich Państwa do turnieju, do wzięcia udziału w turnieju, do przyjścia na turniej. Gniazdo jest świetną dzielnicą, można mamy zabrać na kolację czy na obiad, później przyjść sobie do parku, spędzić fajny, miły dzień. Pogoda jest już bardzo ciepła, bogata, także zapowiada się wszystko świetnie, więc Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, całą Polonię z Tri-State Area. Zapraszamy, przyjdźcie na turniej piłkarski z okazji Dnia Matki. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, Mariusz Śniadowski, adwokat z kancelarii The Paris Man Firm. Nasza kancelaria reprezentuje poszkodowane osoby już od ponad 40 lat, w tym oczywiście przede wszystkim nasze polskie community. Numer nasz telefonu jest znany Państwu już od lat 1888 wypadki, także polecamy się na przyszłość. Częścią naszej pracy jest oczywiście outreach programs do naszego community, czyli do społeczności polskiej, nie tylko tutaj na Ridgewood, gdzie się znajdujemy, w Biurze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ale oczywiście wszystkich Polaków w naszym Tri-State Area. Prowadzimy sprawy, jak już wspominałem wcześniej, od ponad 40 lat. Przede wszystkim sprawy Polaków, którzy doznali obrażeń w wypadkach na budowie, także polecamy nasze usługi, konsultacje oczywiście zawsze darmowe, ale dużym naszym celem jest oczywiście wspomaganie naszej społeczności w każdy inny sposób, dlatego między innymi sponsorujemy tę wspaniałą imprezę, która jest zorganizowana z powodu Dnia Matki. Jest to wspaniałe, nie tylko turniej sportowy, ale oczywiście i wydarzenie rodzinne. Będzie to festyn, na który zapraszamy wszystkie rodziny, mamy, zapraszamy dzieci. Będzie to fajna impreza, okazja spotkania się. Miejmy nadzieję tylko, że pogoda dopisze. Będzie to oczywiście również impreza sportowa. Będzie competition, będą różne drużyny, które będą miały okazję popisać się swoimi zdolnościami. Jest to fajny sposób pomagania naszej społeczności i upewniania się, że jednak nasza polskość, nasza społeczność jest razem, spotyka się i ma okazję coś zrobić wspólnego. Także z przyjemnością po raz kolejny sponsorujemy tego typu event. Jest to pierwszy turniej sportowy, ale jest to nie pierwsza polskojęzyczna impreza, w której The Paris Man Firm partycypuje. Także zapraszamy wszystkich Państwa na niedzielę 13 maja, turniej sportowy z okazji Dnia Matki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Duduś, jestem kierownikiem Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Oddziału na Ridgewood. Cieszymy się, że jesteśmy sponsorem tak fajnego wydarzenia jak turniej piłkarski z okazji Dnia Matki. Dodatkowo cieszy nas fakt, że w tym turnieju weźmie udział również drużyna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Nasza Unia od zawsze była częścią życia Polonii, wspiera różne inicjatywy polonijne, które są tworzone z myślą o rodzinach i o dzieciach. Przy tej okazji chciałam serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w tym turnieju i kibicowaniu naszej Unii. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Moje imię Walter Hoffman, reprezentuję firmę Greenpoint Insurance Brokerage. Zajmujemy się wszelkiego rodzaju ubezpieczeniami, czy to personalnymi, czy to biznesowymi. Pomożemy Państwu w zakupie dobrego ubezpieczenia na dom, czy na samochód, czy na biznes, który Państwo w tej chwili macie albo otwieracie. Jesteśmy również w stanie pomóc Państwu w ubezpieczeniu zdrowotnym. Jak wiadomo, Obamacare nie jest łatwym tematem, ale jesteśmy w stanie Państwu oczywiście doradzić w tej kwestii również. Tego typu imprezy, jak ten turniej, który odbędzie się 13 maja, wspieramy z tego względu, że uważamy, iż Polonia musi się jednoczyć. Tego typu imprezy jednoczą nas. Jesteśmy rozlokowani w różnych miejscach Nowego Jorku, w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych. Nie mamy zawsze dla siebie czasu, dużo pracujemy i tego typu imprezy jednoczą nas. Dają nam pewne poczucie komfortu i pewne poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy razem. A jak jesteśmy razem, to Polonia jest silna. I o to właśnie nam chodzi. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 13 maja. A liczymy na to, że Państwo będziecie i liczymy na to, że pogoda również dopisze. Dziękuję.